ciepłego czerwcowego wieczoru, w pierwszych latach XXI wieku, miło spędzałam czas z koleżankami i kolegami z klasy. W parku przy stadionie zbieraliśmy pokemony. W pewnym momencie niebo nienaturalnie się rozświetliło i zauważyłam wielki statek kosmiczny, lecący w naszą stronę. Byliśmy zdziwieni i zaskoczeni. W pierwszej chwili zaczęliśmy uciekać, ale ciekawość zwyciężyła i z pewnego oddalenia obserwowałam to szalone zdarzenie. W czasie lądowania z rakiety zaczęły uwalniać się iskry, przez które kilkanaście drzew stanęło w płomieniach. Wszyscy moi kompani wystraszyli się i uciekli, a ja poczułam nieodpartą ochotę zobaczenia wszystkiego jeszcze dokładniej. Po chwili drzwi rakiety się otworzyły i wyszło z niej siedmiu przybyszów z kosmosu. Byli średniego wzrostu, wszyscy mieli turkusowy kolor skóry i niewiele granatowych włosów na czubkach głów oraz nienaturalnie duże uszy kształtu liści kapusty. Dziwnie też wyglądały ich ręce. Były krótkie, a dłonie miały tylko cztery palce. Oczy za to przykuwały uwagę, bowiem były bardzo duże, przenikliwe i świeciły jak reflektory. Jeden z przybyszów trzymał w rękach wielkie jajo, białe w różowe kropki. Następny niósł kamień, który położył między drzewami. Zanim doszłam do siebie, kosmici podeszli do mnie. Reszta moich przestraszonych znajomych obserwowała to zdarzenie zza drzew. I jeden z nich, chyba herszt grupy, poprosił mnie o rozmowę. Okazało się, że dysponował syntezatorem mowy ziemskiej, a w rozmowie zapewnił mnie o pokojowym celu przybycia. Było nim przeprowadzenie szeregu eksperymentów naukowych, które w konsekwencji pozwolą zachować ciągłość życia na ich planecie. Oczywiście dla dobra wszystkich, żeby nie wzbudzać niepotrzebnej paniki, cała misja musi pozostać w tajemnicy. Okres potrzebny do zgromadzenia odpowiedniej ilości informacji dotyczących m.in. kodów genetycznych niektórych zwierząt i roślin, które kosmici planowali przetransportować na swoją planetę Bibas, to 6 miesięcy. W tym czasie przybysze w pełnym ziemskim kamuflażu, a ten polegał na naciągnięciu sztucznej ludzkiej skóry na całe ciało, wcielają się w goleniowian i będą pełnić szereg zawodowych ról. Jeden z nich, Bibasjanin Zielony, wcielił się w rolę lekarza, który w środowisku uchodził za cudotwórcę z fenomenalnym talentem chirurgicznym. Po przeprowadzonych operacjach kilkunastu mieszkańców Goleniowa wstało z wózków inwalidzkich. Bibasjanin Niebieski z kolei, będąc naszym mieszkańcem, został mistrzem świata w biegu na 100 metrów. Bibasjanin Żółty okazał się być rekordzistą w uprawie marchewek, których wielkość dochodziła do 1 metra. Legenda głosi, że tak naprawdę Bibasjanin Żółty, Niebieski i Zielony to Bibasjanin Złoty, ale w 3 osobach. Wszystko to oczywiście dzięki nadprzyrodzonym umiejętnościom naszego bohatera. Wieść gminna niosła, że Złoty Bibasjanin miał zdolności teleportacji oraz klonowania. Przy tym nasz przybysz okazał się istotą nad wyraz, po ludzku dobrą, ponieważ swoje niebywałe talenty zamierzał wykorzystać wyłącznie dla dobra goleniowian. Reszta Bibasjan, różowy, czerwony, biały i fioletowy, była pomocnikami i oni w wielkiej tajemnicy zajmowali się głównie gromadzeniem i analizą zebranych informacji. Jeden z nich przechowywał w mieszkaniu przywiezione z planety Bibas jajo, z którego po miesiącu wykluł się bibasjański dinozaur, który podczas jednego z potajemnych spacerów w lesie uciekł. Po pewnym czasie grzybiarze znaleźli martwego stwora leżącego w chaszczach przy górze lotnika. Nikt z mieszkańców do dziś nie wie, co to za stwór i jak się tam znalazł. Te wszystkie historie, dzięki wszechmocy dzisiejszych mediów społecznościowych, nie uszły uwadze mieszkańców całej Polski. Na treningi niebieskiego Bibasjanina, nowo koronowanego mistrza świata, do Goleniowa zjeżdżały tłumy sprinterów, również zagranicznych, tym bardziej, że niesamowitym wyczynom towarzyszyło magiczne zjawisko. Z każdym kolejnym treningiem bieżnia na miejskim stadionie stawała się coraz bardziej niebieska. Tylko wtajemniczeni wiedzieli, że przyczyną był niebieski pot mieszkańca planety Bibas. W czasie pobytu Bibasjan w Goleniowie liczba przyjeżdżających turystów zwiększyła się 5-krotnie.
Po pół roku ja i moich dwóch najbliższych kolegów zostaliśmy poinformowani przez złotego Bibasjanina, że uzyskali już kody genotypów interesujących ich roślin i zwierząt. A ich misja się kończy, co oznacza, że odlatują na swoją planetę. Po odlocie obcych z dnia na dzień ze społeczności goleniowa zniknął lekarz cudotwórca, mistrz świata i rolnik rekordzista. To trudne do uwierzenia, ale przybyszom z planety Bibas udało się uwiarygodnić informację, w którą uwierzyli mieszkańcy. Że cała trójka zginęła w katastrofie lotniczej podczas lotu na wakacje. Ale czy to wszystko prawda? Może mi ktoś opowiedział tę historię, a może mi się to wszystko przyśniło? Ale zaraz. Niebieska bieżnia na stadionie leży. Kamień w parku stoi. Dinozaur przy ulicy Szkolnej 13 groźnie spogląda. Zresztą na cześć tych wszystkich legendarnych wydarzeń włodarze miasta postanowili pozostawić ślad dla przyszłych pokoleń. Rakieta symbolizująca statek kosmiczny przybyszów na placu zabaw przy plantach. Oświetlenie parku przy stadionie symbolizujące moment lądowania to wymowny przykład przypominania wciąż żywej legendy złotego Bibasjanina, który w tak pozytywny sposób przyczynił się do życia goleniowian.